Hej, nazywam się Magda Tomalek, witam na moim kanale Zodiakalne Skorpiony. Zobaczymy dzisiaj, jakie intencje, jakie zamiary ma wobec Ciebie osoba, o której myślisz. Jest to czytanie bezterminowe, więc możesz je obejrzeć wtedy, kiedy czujesz taką potrzebę. I jeżeli znasz swój profil astrologiczny, możesz też obejrzeć nagranie dla swojego znaku księżyca albo ascendentu. Mamy cesarzową. Księżyc. Na pewno ta osoba uważa Cię za wręcz za królową, za bardzo piękną osobę, za pewną siebie, za bardzo taką towarzyską. Kogoś w czyim towarzystwie bardzo dobrze się czuje, taka zauważona, przywitana, wysłuchana. Mogą tu wchodzić w grę jakieś wątpliwości tego typu, że na przykład ta osoba nie jest pewna tego, jak ty się, jakie ty uczucia wobec niej masz, czy co ty wobec niej czujesz. Być może wchodzi tu w grę jakaś sytuacja albo jakaś osoba, która wprowadza właśnie taki zamęt między wami. Może która właśnie powoduje te wątpliwości. Może to być właśnie jakaś sytuacja, jakieś plotki może wchodzą w grę, może jakaś sytuacja w pracy. Ale jeżeli tutaj mamy kartę kochankowie i karta gwiazda, więc jeżeli chodzi o Ciebie i o uczucia tej osoby wobec Ciebie, to tutaj o to bym się nie martwiła. Myślę, że tej osobie zależy na Tobie, ceni sobie Ciebie, Twoje towarzystwo, to w jaki sposób razem czas spędzacie. Myślę, że no, te ewentualne wątpliwości właśnie wynikają z jakiejś sytuacji, w której jesteście. Nie wiem, może pracujecie razem i no, nie chcecie, żeby ludzie w pracy dowiedzieli się o waszej relacji. Albo ty nie chcesz, żeby osoby w pracy dowiedziały się tej relacji, przez to ta osoba jakby wątpi, czy ty ją traktujesz, ją czy jego traktujesz poważnie. I to może właśnie wywoływać takie emocje w tej osobie, że zastanawia się, w sensie, no jeżeli wątpi w to, jakie ty masz uczucia wobec niej, jeżeli zależy jej na tym, żebyście byli oficjalnie parą, albo po prostu mogli oficjalnie mówić o tym, że się spotykacie, a ty z jakiegoś powodu nie chcesz tego i to wywołuje w tej osobie właśnie takie wątpliwości, że twoje intencje są wobec niej są nieszczere, to przez to, że nie ma świadomości tego,
co ty do niej czujesz, to właśnie może rozważać, czy to jest w ogóle dla niej, że może w ogóle nie warto. Sama czy sam może się dystansować od ciebie, jakby ukrywać swoje emocje, bo boi się, że jeżeli ujawni swoje emocje tobie, a ty tego samego nie czujesz, no to poczuje się odrzucona czy no niechciana. Zobaczmy, jak ty się czujesz wobec tej osoby. Ja mam wrażenie, że ty czujesz to samo. Też chciałabyś pociągnąć ten związek dalej, ale obawiasz się właśnie sytuacji w pracy i też przez to, że ta osoba tobie nic nie pokazuje, w sensie nie pokazuje szczerze tych uczuć, które gdzieś tam w sobie ma, to też czujesz się trochę zignorowany czy zignorowana. Mam jeszcze trójkę. Z tych tylko. Może z tych zobaczymy. Co ta osoba czuje wobec ciebie? Szuka to zazdrość, miłość i podniecenie. A po twojej stronie? Co ty czujesz do tej osoby? Napięcie? Obawa? I spokój? Myślę, że to może być nawet tak, że tutaj skoro mamy to napięcie i obawę wręcz, to może nawet ty się bardziej jeszcze martwisz o tą waszą relację niż ta osoba, o której myślisz. Bo z kolei po ich stronie jest, mamy zazdrość, ale tutaj bardziej patrzę na ten obraz, gdzie ta kobieta właśnie trzyma tego ptaszka tak przy sobie w dłoni, tak jakby te uczucia przy sobie trzymała, nie chciała się z nimi podzielić. I podobnie tutaj, mimo że karta miłość, to ta osoba trzyma tego kwiata też blisko swojego serca, tak jakby ta osoba twoja właśnie trzymała te swoje jakieś uczucia, emocje wobec ciebie blisko siebie, nie chciała się nimi podzielić. Więc to tak jakbyście obydwoje czuli do siebie podobne, tak? Te same rzeczy, to same uczucia, ale ze względu na te jakieś zewnętrzną sytuację, gdzieś na znajomych, czy właśnie sytuację w pracy, czy może ktoś jeszcze tutaj wchodzi w grę. Może macie jakąś któreś z waszych byłych jest jeszcze gdzieś tam w waszym otoczeniu, na przykład, nie wiem, twoja była, to jest jego jakaś znajoma, no jak, coś takiego, że gdzieś jakieś właśnie taka niezręczna trochę sytuacja i mimo tego, że obydwoje czujecie coś do siebie i chcielibyście już ten związek jakby tak pociągnąć dalej, to ze względu na te zewnętrzne warunki obydwoje się tego obawiacie i obydwoje nie pokazujecie sobie, ile dla siebie znaczycie tak naprawdę. I to wywołuje w tobie właśnie obawy, jakieś napięcie. To w tej osobie wywołuje takie poczucie, że jest ci obojętna, a nie samo to, jak wy się tak naprawdę ze sobą czujecie. Wam uwolni swoją kreatywność. Ale tak bardziej niż jeżeli chodzi o kreatywność, bardziej mam wrażenie, że to jest takie weź sprawy w swoje ręce.
No ta kobieta na tym, na tej karcie jest taka gotowa do działania. I tutaj mamy jeszcze odkryj cel swojego życia, coś takiego. Ale to bardziej rozumiem jak taką poradę, żeby sobie przemyśleć, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne. Czy bardziej zależy Ci na tym związku, czy bardziej zależy Ci na tym, co ludzie powiedzą. No i tutaj mam jeszcze jedną kartę, która została. No właśnie, takie jakby sprzedawanie siebie, czyli takie tworzenie pozorów, że ważniejsze jest to, co na zewnątrz, żeby ludzie sobie źle o Was nie pomyśleli, niż to, co Wy tak naprawdę czujecie. W sensie, że w tym momencie Wy macie takie podejście, obydwoje. Mamy kartę Sofia. Wezmę jeszcze jedną kartę. Tak patrząc na tę kartę, mam takie myśli, że związek dwojga ludzi to jest jak taki, no jak osobny organizm, o który trzeba dbać, jak, no jak małe dziecko, o które też trzeba się troszczyć. Nie tylko ja o siebie, ty o siebie, ale ten związek sam w sobie. Więc jeżeli rzeczywiście zależy Wam na tym, żeby Wasz związek zakwitł, no to o ten związek trzeba się zatroszczyć i myśl postawić jakby Wasz związek na pierwszym planie, a nie właśnie to, co ludzie powiedzą. Tutaj mamy taką energię Jezusa, Chrystusa. Ta karta sugeruje mi, żeby właśnie tak wsłuchać się w siebie, w swoją intuicję. Mamy właśnie to trzecie oko jakby podświetlone, żebyś się zastanowił, czy zastanowiła, o tutaj jeszcze karta miłość, zastanowił, czy zastanowiła, co tak, dla ciebie, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne, żebyś znalazła to w sobie i poczuła, tak, co Ty chcesz dalej zrobić, czy rzeczywiście zależy Ci na tej osobie bardziej niż na opinii innych, no właśnie, czy odwrotnie, czy ten związek nie jest warty tego, żeby zaryzykować ewentualne nieprzyjemności ze strony innych osób, czy coś takiego. Więc sprawdź po prostu w sobie. Jak się wsłuchasz w siebie, to na pewno poczujesz w sobie to, co jest dla Ciebie najważniejsze, i to automatycznie też wpłynie na tą drugą osobę. Bo no jak jesteśmy z kimś w jakiejkolwiek relacji, to oddziałujemy na siebie tą energią. No dobrze, dziękuję. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogło w Twojej sytuacji. Dziękuję za wszystkie komentarze i za polubienia, i zapraszam ponownie. Pa, pa.